Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Dzisiaj opady w wielu miejscach będą się pojawiać, ale mają być na ogół słabe. Rzecz jasna opady śniegu. Mocniejsze tylko na Dolnym Śląsku i w Karkonoszach, gdzie biała warstwa zwiększy się o kolejne 10 centymetrów. Bez opadów i nawet z przebłyskami słońca, gdzieniegdzie na Pomorzu Zachodnim, a także od Mazur i Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Tutaj niebo też chwilami będzie się robić jaśniejsze. Zdecydowanie większy mróz na północnym zachodzie, a łagodniejsze powietrze w zachodnich regionach. Na północnym wschodzie oczywiście silniejszy mróz. Wiatr też słaby, ale w nocy już zacznie się robić silniejszy od północnego zachodu. To będzie bardzo zimna noc. Na wschodzie chwyci mróz poniżej 10 stopni. Miejscami mogą być spadki nawet do około minus 18. Śnieg słaby będzie padać tylko w obszarach górskich i nad ranem zachmurzy się i popada także na północnym zachodzie, gdzie mróz pod chmurami będzie zdecydowanie łagodniejszy, ale stopniowo będzie się nasilać wiatr. Co przyniesie jutro? Porywy wiatru już będą dochodzić do około 60 km na godzinę. Znowu od północnego zachodu wkroczą kolejne chmury z opadami, zmieszanymi opadami, więc pojawią się kolejne trudne, bardzo trudne warunki na drogach, zwłaszcza od Kaszub i Kujaw przez Wielkopolskę aż po ziemię lubuską, gdzie przed południem może się pojawiać gołoledź. W wielu miejscach będzie też padać śnieg, a na północnym zachodzie sam deszcz, ponieważ tam będzie najcieplej do 5 stopni, a w tym czasie przy wschodniej granicy będzie trzymać 5-6-stopniowy mróz. Ale wiatr sprawi swoje i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie o co najmniej kilka stopni niższa. Ciśnienie będzie spadać na warszawskich barometrach wczesnym popołudniem. Zobaczymy 999 hektopaskali. Co do gór, opady będą tam raczej słabe, trochę bardziej znaczące tylko w Karkonoszach i tam będzie silniejszy wiatr. Do zobaczenia.